Witam Was dzisiaj serdecznie w tym odcinku. Słuchajcie, wczoraj byłem w Biedroneczce i zakupiłem dwa smaczki dla mojego pieseczka. I będziemy dzisiaj testować, zobaczymy co wybierze. Pierwszy smaczek Pedigree Ranchos. 95% mięsa, ponoć bogaty w kurczaka. Zobaczymy jaki jest skład. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skład... Gdzie to jest w ogóle? O, jest. Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego łącznie 95%, w tym 26% kurczaka. Czyli reszta to tak naprawdę nie wiadomo w ogóle jakie to mięcho. Substancje mineralne, oleje i tłuszcze. 9 zł. Zaraz otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Fresh pack. A drugi z Puriny Adventuros, niska zawartość tłuszczu, jak wygląda skład, gdzie ja go znajdę. Ola Boga. O. Zboża, glicerol, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, cukry roślinne, nawet nie wiadomo ile tu tego mięcha jest. Więc nie zapowiada się, żeby to były jakieś petarda zdrowe smaczki. No ale on przyjmie wszystko. Zobaczymy, co tam. Gotowe do jedzenia? Zjemy coś? No i okej. Okay. No i dobra, mamy przygotowane. Zaraz Wam pokażę, co jak wygląda. Zostaw, nie ruszaj, czekaj. Po lewej mamy ranchosy. Ranchosy wyglądają jak takie płatki. Zostaw. Cyk. A po prawej mamy Adventuros od Puriny. No. Ciekawe co Bąbel wybierze. Zaraz się okaże. No i dobra, grzecznie czeka. Słuchajcie, ciekawe co wybierze. Ranchos. Ranchosy wygrały chyba. Dobre? Puriny spróbuj trochę. Nie, widać, że jednak to mięso, cokolwiek tam jest w tych ranchosach, robi robotę. Powoli. A zobacz tą Purinę. Będzie ok? A tak jak mówiłem, wszystko przyjmie. Ale ranchosy zjadł jako pierwsze. Mogą być też? Koniec. Dobra, słuchajcie, no ranchosy chyba wygrywają jednak. To tyle, na razie. Nie uciekaj z tym. Wróć.